jak tam? Pospał? Trochę pospał. Nie za dużo, nie za mało, ale można... Można ruszyć dalej. Jakie ty masz plany jeszcze? Możemy zobaczyć... ten Tarnów, co? Ten szpital. Tarnów, Sobótka i śpimy. I w namiocie się dobra, przespać. Dobra, o to lecimy. Też Rysiek ci powiedział, żebyś tutaj 10 zarażonych zabił gdzieś, niedaleko? Tak, tak, tak. Dobra. No. Tutaj jest kominek? Nie ma. A jest. Tu jest. Jest, jest. No dobra, no to... To dobrej nocy, dobrej nocy, śpi dobrze. Dobrej nocy. Dobra, tutaj na przystanku, słuchajcie. Na przystanku siadam. Siadam na przystanku, czekam na autobus do domu. O Mariuszku, pieczy chlebku. O, bandana. Ładna, czerwona. Witam. Proszę iść, Mariuszek. A, to ty, Adam? No to ja, Adaś. Witaj, witaj, Adaś. Dotarłeś do Sobótki, widzę. Nawet daj udało spokój, ci się mnie zgoustować. Zaszedłem, że aż muszę się położyć. Siemanko. O, dzień dobry. Połamy wilk z lasu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyspani? Wyspani. Dobry. A ty wyspany? No, mniej więcej, bo ja tu... Wyspany, to co, na zamek biegniemy, nie? Z powrotem. No właśnie, powiem ci, przypominam sobie co... Powiem ci, że do tego Ryśka może byśmy wrócili, czy nie? Nie no, musimy do Kalembrodów iść i tam mamy zadanie od Ryśka, tak? I jak to załatwimy, to wtedy zobaczymy, pogadamy z Ryśkiem i ten. A tutaj obok jeszcze jest ten szpital w Brenie, w którym wczoraj nie byliśmy, tak, chcieliśmy tak, iść. Tak, 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 więc koniecznie do szpitala to w Brenie i sprawdzimy. Do Breny. Brena, Kalembrody, Rysiek i potem wracamy, bo ja już się stęskniłem, wiecie? No. Ja już chcę wracać. Już mi się tu nie podoba na tej północy. Mariusz w postapokaliptycznym świecie. Mam dla ciebie prezent. O. Lubię jak to mówisz, co tam masz? Chipsy? O kurwa. Ty, dobre są. Tylko nie wiem czy je zakładać, bo te mam... Te taktyczne mam... Zniszczone, ale dojebane. Haha, dojebane. Zachowam, dzięki. No, jak potrzebujesz to... Ja bym potrzebował jakiś zapałek albo coś w tym stylu. Dzień dobry, ktoś tu powiedział zapałki? Witam serdecznie, jestem Mariusz Pieczy Chlebek. Obwoźny handlarz. Można wejść? Można, można. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panowie dobry. Czegoś potrzebują? Witam. Coś kupić, coś sprzedać? No, skryliśmy się przed deszczem i tak rozmawiamy tutaj, co mamy na... Aha. No to mówcie, pokazuj ta, panowie. Ja najchętniej jakiś nożyk bym potrzebował. Mhm, dobra. Na rybkach mi się złamał. Dobra, da radę do zrobienia. Pan tutaj? Ja bym potrzebował zapałek i też ewentualnie coś do obrony, jakiś nożyk. Dobra. Tutaj mam w plecaku rzeczy jakieś na handel. Okej, okay, to pan pokażę. O, czołem. Czołem, czołem. Dobra, ryż mnie nie interesuje. Proszę pana, dałbym panu za przędzę linę. Już zabieram, przędzę. Tą linę z plecaka i te gogle taktyczne mogę dać panu zapałeczki. Co pan na to? Zależy ile tych zapałek. No właśnie. 14. Policzone, policzone. A łebki nieobrżnięte? Nie, łebki nieobrżnięte. Jedna skrócona, ale to dlatego, że ciągnęliśmy zapałki. Ale da się nią odpalić. Takie pokazuję, proszę bardzo, zapałeczki. Uuu, malutko, malutko. To mogę dać zamiast... Za tą linę, magazynek, ale bez gogli. Magazynek mnie nie interesuje, proszę pana. Interesuje mnie lina, ta przędza i gogle. I zapałeczki ma pan. Dobra, bierz pan. Dobra, pasuje. Pan chciał nożyk, tak? Co pan tam do zaoferowania tak, ma? Tak, się dało. No, chyba niewiele, ale zobaczmy. Taka ładna w środku. A, pan tam baterię jeszcze miał. Kurde. Tą baterię chciałem najbardziej. A, no to najbardziej mi na baterii zależy, tak szczerze. Pan tutaj ma torebkę damską. No to nóżek za bateryjkę, co pan na to? Taka baterijka jest. Proszę pana, chyba pół noża ewentualnie. Dobra, no to za taką baterijkę. Proszę pana, mogę zaproponować nówkę sztukę nożek. Proszę bardzo, co pan na to? Dziękuję.
Nówka sztuka, proszę pana, pochodzi, ten nóż ma daleką historię z epoki kamienia łupanego. Dobra, Gustaw, my się zbijamy chyba, co? Dobra. Jasne. No to co, chyba wszystko. Dziękujemy za handel. Miło się handlowało. Miło. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Drogi. Powodzenia. Trzymasz. Dzięki. Dobry. Gdzieście byli, a ty radia nie używasz? A nie użyłem, nie użyłem, nie użyłem. Wiesz, w handlu byliśmy. Okej. W handlu. Szukałeś nas długo? Nie no, biegałem, szukałem zarażonych. Do Tornowa, czy gdzie? No nie no, bo pasowałoby się z tymi zarażonymi chyba tu rozprawić, nie? Tak. Nie wiem, czy to też tutaj, czy można Ryśkowi posprzątać tych zarażonych, wiesz. Że tak powiem, w Tarnowie na przykład. Mhm. Witam panów. Dobry. Witam. Dobra, dokąd będziecie zmierzać, powiedzcie, bo ja teraz będę musiał chwilkę położyć, bo mnie... No co, no my do Tarnowa, do Ryśka, skręcam. Do Ryśka, a potem co? No najpierw tych Kolembroda chcemy wyczyścić tych zarażonych, nie? Pozabijać ich tak, trochę. Tak, tak. No dobra, no. Ja myślę, że tak godzinkę się będę musiał zdrzemnąć, więc... No, a później co? Później gdzie? Później ruszamy, powiem ci tak. Nie. Zapytaj Ryśka, z Ryśkiem pogadamy. Zapytaj Ryśka, my mu powiemy, gdzie będziemy iść. Dlaczego? Dlatego, że on nam najprawdopodobniej wskaże kolejne zadanie. Jeżeli będzie gdzieś blisko, to nie ma sensu, żebyśmy od razu szli do domu, tylko żebyśmy je, wiesz, rozwikłali tu dla niego, nie? Dobra, to my się tu kręcimy, radio wyłączy już. Dobra. To do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Bye, bye. Hollywood Hills, I'm gonna... Miss you. No chyba to jest żart jakiś. Kurwa mać. Dobra, panika już. Spokojnie, Filip. O kurwa. O kurwa. Co jest? Czołem. Ty chyba za bardzo do siebie wziąłeś to, że trzeba być zarażony z tego miasta. Rysiek powiedział, Mariuszek wykonuje. O kurwa, powiem ci, była podbramkowa sytuacja. Była podbramkowa sytuacja, stary. Przejebane było. Ale kurwa się udało. Ja pierdolę, no zobacz ile tam ich było. Stary. Nieźle, nieźle. Dobra, dawaj na drugą stronę miasta i skończymy. Dobra, dobra. Zdarzenie. Dobra. To ja tam idę już na tą stronę. Okej, okay, ja ich posprawdzam jeszcze. Musisz ich załatwić. Liczyłeś? Nie, powiem ci, nie liczyłem, nie liczyłem. Zaraz zobaczę. Przypomniały mi się te wszystkie pieśni. Czekajcie, no właśnie. Mariusz nie podda się, on ma nadzieję. Tłumik się rozjebał. O kurwa. To jest cel jego drogi. On był nowy chyba. Błąd mały. Jakiś łysolek leci. Witaj, Łysolku. Cześć, Łysolku. Witam, dzień dobry. Co ty masz za nóż? Ej, 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 ej. Ja tutaj coś... tylko spokojnie, spokojnie. No, ale z nożem od razu podbiegasz? No dobrze, dobrze. Nie wiedziałem. Przepraszam. W porządku, w porządku. Jak coś potrzebujesz? Mariusz pieczy chlebek. Witam, Andrzej Biały jestem, miło poznać, witam. Witaj, Andrzejku.
Czegoś potrzebujesz? Głodny jesteś? Jedzonka, odrobinkę. To trzymaj, stek z koziny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, miłego. Ale sztumela. Jest Tomek? Nie ma Tomka. Rysia. Witaj, Rysiu. O, tutaj się dzieje, cię dawno nie widziałem. Nic się nie zmieniłeś. Dobra, czyli to zlecenie mam. Dostałem krywny. O. Dziękuję, panie Mariuszku. Proszę bardzo. Zdrówka. Zdrówka dużo. Pozdrowienia i miłego. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Tomek, a ty gdzie? Tutaj jestem, tutaj jak jestem. Możemy ruszać? Tutaj jestem, tutaj jestem. Wiesz co, jeszcze bym się jeszcze tylko naprawił. I możemy ruszać. I możemy już stąd ruszać. Wskazałem gdzieś tam drogę. Chłop będzie nam skóry przynosił, wiesz? Okej. Do konopek. Masz, ile masz kości? Już ci mówię, zostały mi dwie. Potrzebujesz je? Czy mogę sobie zrobić naprawkę? Jedną mi chociaż daję, to sobie fany paka podteguję, bo jest już mocno uszkodzony. Dobra. No to mój drogi, ostatnia kostka, proszę. Czy potrzebuję? Pewnie, że no. Tak, ale kim bym był, gdybym się z tobą nie podzielił? Tomaszu, kim bym był? Na pewno nie Mariuszem Pieczochlebkiem. Tylko pytanie, czy ja jestem w stanie z niej zrobić beczkę po prostu? Byczuszka! Ej, widzisz co tam jest? Zobacz, patrz. No, no. Oil rig? No, tak wygląda. No dobra, dobra, ale to i tak tam nie idziemy. Ale wygląda dobrze. A, to jest X na mapie. X czy siedziba NATO? X. Między grabinem a sitnikiem. O kurwa, to była jakaś duży kaliber. Niezłe miejsce. Szkoda, że jest noc, bo można byłoby tam zajrzeć. Przez lornetkę nie widziałem żadnych niebezpieczeństw tam. No może tam... Poczekaj. Tak! Widziałem przez lornetkę zajebisty kwiatek w doniczce. Na samej górze. Już mnie bardziej przekonałeś, niż ta skrzynka, żeby tam iść. Ale to jest jakaś... Co to tam strzela? Nie wiem. No to jakaś mocne. Mocno napierdala ktoś. Dobra. To byliśmy w grabinie i teraz sitnik. Po prawej stronie od wyjścia do miasta jest szpital. Sitnika najlepiej jakbyśmy chyba czerwony szlak znaleźli i czerwony szlak prosto nas zaprowadzi do konopek. Już nie trzeba będzie gdzieś kluczyć. A tu jest. Lewo, Gieraltów, tak? Gieraltów nadbór, tak jest. 7 kilometrów. Nie patrz na to jak na drogę, którą trzeba przebyć, tylko jak na cudowną przygodę. Tuj? Ja już mam schizy jakieś, nie słyszałem, nie było niedźwiadka? Nie, nie słyszałem. O kurwa. Jednak. To co, prujemy do niego? O kurwa, jeszcze... Zombiaki? No to już kurwa pograne chyba. Dobra, one go biją. Leży, padł. Czysto. Kurczę, nie chciałem zastrzelić. Nie zastanawiam się, gdzie tam właśnie. Czy coś w pobliżu jeszcze nie. Dobry. No to do Olszanki potem muszę lecieć. Dobry. Dobry, witam tam pan. Gospodarstwo otwieramy. Ktoś tak kiedyś panie chciały wpaść, jakiś te handelek, warzywka łowackie kupić. Może ziemniaczkę, jakby się kiedyś ich udało. No to chętnie tutaj zapraszam. A gdzie? Olszanka. Olszanka? Tak, Olszanka. Koło czego tam? A jest, kurde. A Przyżyce, na południu od Rzyki. Nowiutka prawie. Pokaż pan.
No ładna, ładna. Ładna i tam przypiąć można dużo fajnych rzeczy, no. I co za to? Byś te życzył, pan? No, jak ma ta taseczkę, to byś tam i dziabnęły ze dwa razy mnie ten mieczek, no. No powiem tak, no to mogę ewentualnie gdzieś tam jeszcze spróbować polizać. Niektórzy mówią, że mam ostry język, ale... A może coś innego? Może coś innego, panie? Coś innego. Słuchaj, tam, trochę jedzenia mam mało, a droga daleko. Jedzenia? Więc trochę jedzenia by się przydało. Dobra. Ta, jedzenia, no. Jedzenia, no to proszę pana, nie ma żadnego problemu. Jakbyś tam miał jakieś leki i takie... Mam kolegę chórego, tetracyklina by mu się przydała. Proszę pana, tutaj panu steki z kozinki też. Jeżeli chodzi o tetracyklinkę, zaraz poszukam, szanowny panie. No jeszcze dwie tablety dorzucę dla kolegi, no na kurację. Deal zrobiony? No i niech chaj będzie, oczywiście. No i świetnie. To już ta droga chyba. Tak. Już czuję konopki, czuję grilla. Puszczę go załatwisz? Jeszcze jeden wilk. O, widzę. Potrzebuję palonka, stary. Palonka? Palonka. Oj, to w domu mamy coś, jakiś towar. A weź jakiś patyk. Nie takie palonko. O kurwa. Dziabnął mnie, kurwa, ugąsił mnie wilk. Będzie bolało. A, wiem. Puh. Gotowy? Tak. Kurwa, tuż pod domem. Ała. Dziękuję. Idziemy do domu, kurwa. A zawsze jest tak, 90% wypadków dzieje się w domu. Ho, kwiatek. Pięknie. Nasze uprawy. Nasze uprawy wszystkie. Skurwysyny. Niech Mariuszek sobie pośpi, a my się widzimy za chwilę. Oho, siema. Cześć. Dobra, jak to teraz wygląda, kurwa, zobacz to. No tylko, że teraz najgorsze, nie? Na dole, kurwa, moje śmieci. Śpi dobrze. O. Czołem, czołem, witaj, witaj, Mike. Czołem, czołem, o nie, kurwa mać. Jebane gówno. A panowie żyjecie? Żyjemy, żyjemy. I to nie najgorzej. Żyjemy. Jak tam u ciebie, Mike? Gdzieś ty przepot. Wiesz co, wszedłem w nocy w las. Trochę się zgubiłem, nie powiem. Później trafiłem. W sumie to jakieś czas temu. Ten hangar z tymi babeczkami, z kałachami. Tylko, że od innej strony, nie spodziewałem się ich tam zupełnie. Aha. No i musiałem uciekać, a później jeszcze spotkałem dwie watachy wilków, trochę skóry o przyniosłem. Kurczę. No i taka była historia moja, króciutka. Ale cały i zdrowyś wracasz. To najważniejsze. Co jest, kurwa? Co? Gdzie jest moja papryka? O, to właśnie te niemiłe opowieści akurat. Wszystko nam rozkradli. Panowie, brał ktoś może kieszenie z kamizelki wzmacniacza? Nie, chyba nie. Przecież ty brałeś. Ja pierdolę, nie, chyba nie. Nie idę się położyć. Jestem zmęczony. Jaki gnój! Jaki gnój. Tu masz jeszcze 22 LR. O, leży. Ty, a jemu to nie za wygodnie przypadkiem? Byś się rozłożył. Ja pierdzielę, no to już są nasi lokatorzy, wiesz, oni zabijają niedźwiedzie, wiesz, walczą za nas. Wygodnie, wygodnie, wygodniacha. Wygodniacha. No to teraz Mariusz w postapokaliptycznym świecie, no. Glow up dopierdolony. O, jednak. Ała. Ale że to tak z naszej studni pod naszym domem, panowie? Prywatna studnia. Innej nie ma. Innej nie ma, innej nie ma. Dzień dobry. Dobry, dobry. Pozwoliliśmy sobie użyczyć, jeśli to jest wasza. Jest nasza, jest nasza. Śmiało picie. Mi się opróżnił, musieliśmy napełnić. Pita, pita. Rozumiem, że jesteście stąd w takim razie. Tak, jesteśmy stąd. Schodzi się sporo ludzi. Dobra. Dzieje się ty coś ciekawego? No ktoś nam ostatnio uprawy zniszczył, panowie. I się zastanawialiśmy, kto się tutaj kręci.
i nagle zobaczyliśmy waszą trójkę. Nie, 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 pomówienia. A po drugie, to jesteśmy tu pierwszy raz. No, tak by było. A skąd jesteście? Tak powiedział. No, jest Grabina. Aha. Chyba. Jesteście tutaj pierwszy raz, a kolega powiedział, że sporo ludzi się tu kręci? Nasz kolega nie jest najmądrzejszy. Ale to nie ja. No tak naprawdę to co, byliśmy teraz w Polnikach, zwiedziliśmy wszystko w dłuższy szerz i teraz wracamy taką drogą powrotną. Byliśmy w tych Dolnikach, Polnikach, teraz powrót do Grabin. Każdy zmęczony, wyczerpany, się przespać ja w końcu. Ja to już nie mam siły. Ileż można cały dzień na nogach. Słuchajcie panowie, nie macie może takiego zegarka? Na takim sznurku, stary zegarek, złoty, na handel? Szkoda, że... Bo nie mamy, ale... 100 km stąd, no jesteśmy z północy praktycznie. A, wy z północy, to skąd jesteście? Grabin, jakoś tak. No z Grabina. Z Grabina, a... No koło Tarnowa, obok tego Leśka. A to nawet przechodziliśmy nawet tam niedaleko. O, to daleko żeśla się zapuścili, panowie. A wracamy też polanem. Niech pan mapę tam otworzy, to panu pokażę, jaką trasę żeśmy zwiedzili. To od Grabina, tak do Topolina w dół, na sam dół tutaj. Mhm. Później w prawo od samego dołu i od Dolników właśnie teraz na północ idziemy. Aha. No to coś ciekawego macie na pewno na handel. Co tam ciekawego znaleźliście? Jakaś osełka może? A można wiedzieć po co wam ten zegarek? Bo może się jakiś znajdzie na północy. A raczej na pewno by się znalazł. A to już kolegi pytajcie, który pytał. Ja potrzebuję... A, tak jak koleżanką się spotykam, chciałem jej w prezencie dać. To bardzo jest zależne na takim zegarku. A na północy, czy akurat na północy, kurde. Grabin, sercowe okay. Rozterki. To może jakiś kwiatek bardziej. Nie, no właśnie powiedziałem, że bardzo bym chciał taki zegarek, żeby wiedzieć jak się z nią umówię, o której godzinie, bo ja to tutaj mogę sprawdzić na radyku, mam takie radyko z godziną, ale no to ona jej ma. Daj ten może. Budzik jakiś. Ale a cóż to za boiler ciekawy, co to jest? No właśnie, przyszedłyśmy tutaj na pewno, przyszliśmy. To jest boiler? Na wodę? A panowie, bo no, widzę, że... Wygląda. Może taki plecak zacznij teraz. O Boże, to jest fajny kolor, duży. Całą drogę go targałem. Chyba mamy nawet taki sam. Chyba tak. Mówiłem ci, że mamy taki kilka domu. No dobrze, no to... Ale go będę targał, jakby skórę z niedźwiedzia. A teraz jakie plany macie? Chwilę chcieliśmy odpocząć, ale możemy zrobić imprezę! No tak. A, pan poczeka. Będzie koncert. Tak. O, jakie kocie ruchy. Muchaj. Ulala. Muchaj pan ten akordeon. Wchodź pan w beat. Muchaj. Teraz. Oho, sąsiadem do chyba. Lucynka. Wow. I impreza. Mariusz, gdzieś ty był. Lucynka i Tami. Nie mogę się odwiedzać, już więcej. Co? Więcej nie przyjdę. Ale to jak to? No przyszłaś i jestem, to jak więcej nie przyjdziesz? No jak jesteś? 3 dni tu przychodzę, Mariusz. 3 dni. No nie rób mi przypału przy kolegach nowo poznanych. A, sorry, to drogi koledzy. Ale okulary masz dojebane, miałem dzisiaj dzień dobry, takie. Panowie. Ale niestety się połamały. Tak, szybko. Czyli panowie, long story short, nic nie wiecie o naszych uprawach zniszczonych, tak? Niestety. Okej. Okay. A mięso macie jakieś na grilla? Zobaczę kazła. Mięso macie jakieś na grilla? Dobra, no to zaraz wyciągnę grilla. Zobacz, jaka jestem wkurzona. Co? Popatrz na moją minę. Zobacz, jak jestem wkurzona. No widzę. No widzę. Ale to może... Mariusz. Może coś, co specjalnie dla ciebie
przynosiłem z dalekiej północy. Może to rozchmurzy tak? ci... A ja też mam coś dla ciebie, popatrz. Może to ci rozchmurzy buźkę. Poczekaj. Mariusz. No, fiu. Aha. Z dalekiej północy. Z zamku. Wow, to zawsze... Ładny. Dlatego ci tyle nie było? No. Na nagrywkach? Fiu, pasuje jak ulał. Piękny, no. Noś go z dumą. To już nasz ślubny? Już ślubny, tak. Świetnie się składa, Mariusz, bo... O, ja już przygotowałam obrączkę. No świetnie. No powiem szczerze, mój to taka nówka sztuka, ale i ten założę. Rozumiem, że to poprzedni mężu. Wiesz, no trochę cię nie było, dużo się wydarzyło. Piękny. Mało tego. Na tą szykowną sytuację noszę, kurwa, ze sobą już piąty dzień. Oto. O! Mariusza. O! Jaka kamizelka. Mariusza, ty chcesz mi powiedzieć, że targałeś to z samej północy wyszczeloną wyrzutnię fajerwerków, tak? To nie ja targałem, tylko Adam. O, super. Ale zobacz na opis. Pudełko pełne fajerwerków. O Boże. No to jest pudełko pełne fajerwerków. Mówię ci, jak ja je znalazłem, to było pełne. Może Adam wystrzelił. No nieźle. A co byś chciał za taki zegarek? Mam taki. No proszę. To ja też potrzebuję takiego zegarka, a moja żona przynosi mojemu współlokatorowi taki? A właśnie, bo ja zapomniałam, Mariuszku, do ciebie też. Masz dwa? Tak. No to zajebiście. Tak. A co, zazdrosny jesteś, Mariusz? Nie było ci tyle czasu, teraz jesteś zazdrosny. No jestem od ciebie zawsze. Ty wiesz, ile kobiet po drodze chciało, że tak powiem, zamieszkać ze mną? Oj, słyszały jakieś pieśni ile? O Mariuszu. No ile? No żadna, ale no mogły chcieć. A ja powiedziałem, że ja już mam. Znaczy, nie mówiłem im, bo nie spotkałem się, ale już takie mam. Takie dla ciebie za to. Do masażu. Co ty? Do masażu. Mariusz, tak? Lubisz to moje pracy, bo no. Dobrze. Tak się gra tylko na Mariusz. A słuchaj, takie okularki byś chciała? Ale nie, ty masz dobre okulary. Ale takie może jakby ci się tam te zepsuły, czy coś? Takich mi brakuje, ja zbieram okularki. Tak? Poczekaj. No tak, ja mam całą kolekcję, w ogóle czego ja przy sobie nie mam? Mariusz. O, no mam niebieskie takie, faktycznie. Na południowym zachodzie jest polana. Mhm. I od polany na zachód prowadzi droga. Jakieś 4 km dalej znajdziecie tam rozwalone auta i tam się wchodzi na takie podniesienie i tam właśnie jest taki handlarz z bronią. Czekaj, zerknę. Żółta. A, widzę. Baza militarna na końcu. Auto. Ale to jest przed tą bazą, tak? Tam jest tak jakby ta baza rozdzielona na dwa takie. To jest tak jakby ta baza. O. Pan palcem pokaże tu. Z tej strony. I rozumiem, że tam jest handlarz bronią, tak? No tam jest... No nie, no słyszałem, że trzech tam jest. Jest trzech. Palcem popokażę. Teraz może chcecie informację, jak tam dojść, żeby przetrwać. Tutaj, tak? Widzisz? Niżej. To tu czy niżej? Niżej. Pokażę wam jeszcze raz. No to ciężko będzie, no ale dobra, poszukamy w tamtym obszarze w takim razie. Ale to jest blisko tej militarki, czy daleko? To wygląda tak jakby na niej. Okej. Okay. Dobra, pokręcimy się tam. A powiedzcie panowie, drogie ceny? To jest tak jakby podniesione lekko. Drogie ceny tam? Duże ceny? To już jest dodatkowa opłata za taką. Dobra. Ładnie. Pójdziecie zapytać, to się dowiecie. Ale obok siebie są ci trzej handlarze.
Okej, okay, dobra. Chodźcie, albo powiecie, albo się zabije. O, przestań! Chłopie! Uspokój się! Z kim? Jezu. Przestań, Mike! Ojej, on takie napady ma? Ma, normalne? Takie ma, ma! Ja bym się bałem o jego zdrowie. Tylko nie dawajcie mu tych leków. Zestresował mnie. Ostatnio Stefan jadłeś. A, no, są mocne. No i... Dobre zawodniki, no. No i musicie się uważać na siebie. Dobra. Dziwnych sąsiadów ma. Okej. Okay. Strasznie powykręcanych. O! Ale tak fest. O. Taki napuchniętych lekko nawet. O! Tak ze 100 amunicji to na głowę. Musicie wziąć. Uuu. Lekko zgrzybiali. Okej, okay, dobra. Takie giganty 3-metrowe. Oho. Jeszcze tunelu, jakbyście chcieli. Akurat ten, tunelu, ten duży to jest trochę dalej. Tunel jest trochę dalej, tak? Dalej. Nie, on jest na północ. Jaki tunel? Aha. Ja nic nie wiem. Ale to też płatne. Na kolejny paragon. Mhm, może następnym A razem. A kurwa, zamieniam się w słuch. Nie no. To płatne do A sakiewka no, moja grubiutka. No to może następnym razem. Zobaczymy najpierw, czy z tą pierwszą informacją panowie nie kłamali, a później odwiedzimy was w grabinie na północ i się wymienimy informacjami bunkier za tunel. Co wy na to? Jak tam jeszcze będziemy mieszkali, to można. Dobra. A przeprowadzacie się gdzieś? No, tutaj do sklepu. Takie są plany. Przeciwko? Oj, nieźle. Tutaj do sklepu, tak? Ale widzę, że wy nie żartowaliście. No już tam Baśka idzie z beczkami. Wysłaliśmy ją na podróż. Nada się do czegoś w końcu. A gdzie jest? Gdzie jest żona? O, Tomek tylko został. Widziałeś Lucynkę gdzieś? Poszła spać jako mała łyżeczka. Aha. Jasne. Może nie wyrzucaj wszystkich papierów, zostaw ze 3-4, żebyśmy mieli coś, wiesz, żeby jakiś list napisać albo coś. Dobra. Rezygnujemy z tej butli, chyba zrobimy z niej tłumik. Dobra, ja lecę spać. Dobra, dobrej Wiesz, nocy. Jutro pewnie pogrzebać. To schowaj to rady, żeby się zmienić. Tak, tak, tak. Ja jeszcze tutaj chwilę pogrzebię sobie. Dobra. Dobra, to dobrej nocy. Słuchajcie, trzymaj to się. Pa, pa.